Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat praworządności w Bułgarii. Wcześniej odbyła się dyskusja w tej sprawie, która podzieliła europosłów. Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat praworządności w Bułgarii niewielką większością głosów. Dokumentu nie poparło największe ugrupowanie, Europejska Partia Ludowa. Być może tutaj decydują względy, no powiedzmy sobie, orientacji politycznej, którą wyznaje Bojko Borisow. No, jest on, czy jego ugrupowanie jest członkiem owej Europejskiej Partii Ludowej. Zaznacza politolog profesor Tadeusz Marczak, wiceszef grupy EPL, podaje inny powód. Twierdzi, że rezolucja ma charakter polityczny. Głęboko żałujemy, że niektóre grupy zdecydowały się zamienić kwestię praworządności w pałkę. Europosłowie lewicy przekonują jednak, że chodzi o ochronę europejskich wartości oraz solidarność z Bułgarami. Zabieramy głos w obronie 7 milionów obywateli Bułgarii, tak jak w przypadku 10 milionów obywateli Węgier i 40 milionów obywateli polskich, ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami Europy. Działanie Europejskiej Partii Ludowej to stosowanie podwójnych standardów, mówi profesor Marczak. Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w tej kwestii świadczy o braku konsekwencji, bo inaczej podchodzi do tej kwestii w wypadku Polski, inaczej w wypadku Bułgarii. Od kilku miesięcy w Bułgarii trwają antyrządowe protesty. Bułgarzy zarzucają władzy przede wszystkim korupcję oraz nadużycia władzy sądowniczej.